To Kasi Kowalski tekst i tutaj przypisałeś te słowa początkowo. Oczywiście, że tak, że zgadzam się z tym, ale wiesz, tyle mamy woli, ile nam planety pozwolą. No, w tym momencie jestem egoistą, no, ale tak jest. Jeżeli w kosmogramie można odczytać pewne uzależnienia, to tylko zależy od interpretacji, wiesz, jak, na ile pozwoli kosmogram i na ile interpretator jest sprawny, bo to też jest następna sytuacja. Są osoby, znaczy są astrologzy, którzy czytają płynnie kosmogram i właściwie na każdy temat odpowiedzą. W każdej coś ci powiem. Były kiedyś takie zegarki astrologiczne. Ktoś się produkował i tam poruszał się ascendent. Ja ich nie dotknęłem, ale wiem, że na zajęciach byli wszyscy przerażeni. Dlatego, że jeżeli wybierano sobie osobę w parku czy gdzieś tam i było wiadomo, jaki ona ma ascendent, jaki ona jest znak, ona zachowywała się zgodnie z tym znakiem. Jeżeli nie była pod presją, wiesz, tylko obserwowana. Bo jeżeli jest osoba pod presją, będzie specjalnie na to się zachowywać albo będzie grać. Z kolei ja w dawnych czasach swoich początków zakupiłem takie, nazwaliśmy to kalendarz Bąkoszy. To jest astrolog, który wydawał takie kalendarzyki i tam był na każdy dzień kosmogram, ale łącznie z godziną. Ja sobie ustawiałem, w danym momencie robiłem kropkę, co się wydarzyło. Słuchaj, potem nie miałem problemu. Nie mam problemu w tej chwili z odczytywaniem, co się w danej chwili dzieje. No więc jeżeli takie rzeczy robisz, na przykład koledzy się śmiali, że ja zapisywałem telefony, że ja zapisywałem wyjście z domu, wejście do domu, że ja... No pewne rzeczy troszeczkę kpią. Dzisiaj już nie kpią, bo wiedzą, o co chodzi. I robię to na co dzień. Dlatego pracuję, powiem ci tak szczerze, no to przykre, ale 24 godziny zajmuję się astrologią. Nawet jak śpię i wstaję, to od razu do komputera i oglądam. Czy jestem niewolnikiem? Nie. To nie jest niewolnictwo. Nie. To jest sytuacja pracy, wiesz. No, jeżeli, no tak jak lekarz. No, czy lekarz jest niewolnikiem medycyny? No jest w pewnym sensie, tak. No ale ja jestem takiej pracy nauczony. W związku z tym, że przez wiele, wiele lat mieszkałem właśnie w takim środowisku. To środowisko mnie wychowało medyczne i ja traktuję astrologię identycznie. Zresztą każdy zawód, obojętny. No jeżeli jesteś ojcem, to jesteś ojcem 24 godziny. Jeżeli ty jesteś matką, no to jesteś 24 godziny. Jeżeli cośkolwiek robisz to nie na zasadzie odczep się, tylko to robisz dokładnie. No więc w tym momencie, jeżeli to staje się zawodem, no to albo się poddajesz, albo się nie poddajesz i oddajesz swoje serce. I to tyle. I wiesz, tutaj, co ja tu robię? No nic nie robisz, no po prostu znalazłeś się bardzo nam miło wszystkim, którzy tutaj jesteśmy. I witamy cię i zaglądaj jak najczęściej, bądź tutaj z nami. Przeglądaj ten blog. Może coś cię zainteresuje. Tutaj pole do popisów i do jakichś pytań jest ogromne. A to jest naprawdę boisko wiedzy astrologicznej, gdzie można naprawdę się porządnie wyżyć. Pod tym względem. A dlaczego nie spróbować? Dlaczego nie pograć sobie w tą lub tą grę? Do zobaczenia. Zapraszam na dalsze ciągopowieści o królewskiej wiedzy.